Dzień dobry. Jesteśmy przed meczem z Garbarnią Kraków i oczywiście przed tym spotkaniem przedmeczowe rozmowy i zaczynamy od trenera Tomasza Kafarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak naprawdę te emocje jeszcze nie zdążyły opadnąć po spotkaniu z Lechem 2 Poznania, przed nami kolejne ważne spotkanie. No, bardzo często tak jest, że nie zdąży się dobrze skonsumować jednego meczu, zaczyna się już drugi. Tak jest i trzeba to przyjąć jako rzecz, która jest i musimy jak najszybciej poskładać się po tym meczu, pewnie najbardziej pod kątem fizycznym. No i jedziemy z kolejnym bardzo dobrym nastawieniem do Krakowa po punkt. Garbarnia Kraków wydaje się takim zespołem bardzo podobnym, jeżeli chodzi o grę do naszego środowego przeciwnika. To jest też zespół, który lubi pograć piłką. Zgadza się. Garbarnia gra taką typowo krakowską piłkę. Fajnie ma to trener Garbarni poukładane. Trochę nie idzie Garbarni w tym roku, to można sobie oficjalnie powiedzieć, ale nie będzie tam łatwo. Jedziemy tam z nastawieniem rozegrania kolejnego bardzo dobrego meczu. Chojniczanki, ostatnie mecze, czyli Motor i Lech 2 Poznań, to też takie zmiany, jeżeli chodzi o ustawienie Chojniczanki. Tutaj można powiedzieć, wprowadził trener pewne zmiany, pewne korekty i można powiedzieć, tak patrząc na wyjściowy skład Chojniczanki w meczu z Lechem 2 Poznań, no było trochę niespodzianek. No, być może dla kibiców te niespodzianki jakby były. Dla mnie nie było w tym składzie ani w ustawieniu, ani w nastawieniu niespodzianek. Najważniejsze było to, jak drużyna wyszła na boisku, jak realizowała założenia, które mieliśmy i to przyniosło nam kolejne punkty. Faktycznie Garbarnia gra bardzo podobnie do Lecha, gra piłkę tą kombinacyjną i będziemy musieli się tym przeciwstawić, szukając swoich argumentów. Do dyspozycji są wszyscy zawodnicy, nikt nie zgłaszał tutaj jakichś urazów po meczu środowym? Nie mamy po meczu żadnych urazów, kartkowiczów też nie mamy, także będzie w czym wybierać. Zastanawiam się mocno nad koncepcją personalną na ten mecz, czy nastąpią jakieś zmiany, roszady, czy wprowadzimy kilku świeżych piłkarzy. Czas pokaże, mamy do tego meczu jeszcze ponad 2 doby, także pewne argumenty świadczą za tym, pewne za tym i postaram się trafić, jakby to powiedzieć, w punkt. No zadanie jest takie, można powiedzieć, że trenerem trudne, bo nie zagrał w środę z powodu nadmiaru kartek i Damian Byrtek, i Mateusz Klichowicz, a Mateusz Bartosiak, który zastępował, można powiedzieć, 1-1 Damiana Byrtka, no chyba nie dał argumentu do tego, żeby nie zagrać w następnym spotkaniu. Zadowolony byłem z postawy Mateusza. Przez cały okres przygotowania do tego meczu dźwignął ciężar tego grania, fajnie rozgrywał piłkę, był też solidnym naszym defensorem. Damian wraca, czas pokaże, kto wyjdzie w następnym meczu. Też zastanawiam się, czy to, że trener zdecydował się tak późno na zmiany i ostatecznie nie wykorzystał tego limitu, choć było widać w końcówce, że Daniel Ściślak, taki chyba Sebastian Olszewski już byli szykowani do wejścia, czy właśnie to nie było spowodowane tym, że z tyłu głowy mamy kolejne spotkanie i jednak potrzebujemy może szerszego pola tutaj zawodników? Znaczy nie miałem ani przez sekundę myśli na temat następnego meczu podczas tego meczu. Dla nas to było ważne zakończyć ten mecz zwycięstwem, zakończyć ten mecz bez żadnych strat, bo nie jestem pierwszym trenerem, który twierdzi, że wynik 2-0 jest najgorszym wynikiem i kontrolę nad tym meczem można było łatwo stracić. Stąd też moje decyzje dotyczące zmian były późne. Pierwszy raz chyba nie wykorzystaliśmy limitu zmian, nie dlatego, żeby być lepiej przygotowani do Garbarni, tylko po prostu, żeby nic nie popsuć w tej dobrze funkcjonującej maszynie, która wczoraj występowała tu przy Mickiewicza. Ciąg dalszy naszych przedmeczowych rozmów przed kamerą. Kamil Mazek, cześć. Cześć, witam. Dawno nie mieliśmy okazji porozmawiać, w końcu ta okazja się pojawiła, tak? Bo jakiś czas temu była informacja, że wracasz do treningów, a po meczu z Lechem 2 Poznań powrót też na ligowe boisko. No na pewno cieszy ten powrót i pierwsze minuty po kontuzji, no to jest w sumie najtrudniejszy moment zawsze w życiu piłkarza i cieszę się, że ten etap już za mną i jestem w stanie no po prostu wychodzić na boisko i cieszyć się z gry w piłkę i no cieszę się z tego, że dostałem minuty i już wyszedłem
w ten poprzedni, a nie, nie weekend, w poprzednim meczu. Twoja pauza jest konsekwencją przede wszystkim tej sytuacji ze Stężycy, tak? Kiedy schodziłeś z boiska niestety z urazem. Z urazem, dokładnie. No, uraz był na tyle dokuczliwy, że noże zajęło to, no miałem przerwę z 2 miesiące, więc no to dosyć sporo, natomiast no, to już za mną, więc cieszę się, że po prostu mogę patrzeć w przód i myśleć o tym, żeby się jak najlepiej przygotować do następnego meczu, a nie o tym, do którego lekarza, na jaką diagnozę pojechać. Właśnie fajnie też to, że wróciłeś właśnie do zespołu w też takim ważnym momencie, tak? No jeszcze przed nami jeszcze 4 ligowe spotkania. Dokładnie. Wiemy, o co gramy. Zostały 4 mecze i chcę dołożyć tą cegiełkę, kropkę na D. Gdzieś tam w rundzie jesiennej grałem dużo, teraz było trochę mniej tych minut, dlatego chcę jeszcze w tych 4 ostatnich meczach tą kropkę na D postawić i po prostu, żeby to wszystko było wynikiem awansu. Mecz z Lechem 2 Poznań, jak ty oceniasz ten środowy pojedynek? No, myślę, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Naprawdę tak w pierwszej połowie, nawet z perspektywy ławki, wiadomo, zawsze się inaczej z perspektywy ławki, z perspektywy trybun ogląda mecz. Uważam, że naprawdę graliśmy mądrze i, no i byliśmy skuteczni, więc w sumie no, też nie pamiętam jakichś sytuacji, może jedną, gdzie tam Kamil obronił. Natomiast no, tak naprawdę no, przeważaliśmy w tym meczu i byliśmy zdecydowanie lepszą drużyną. Teraz przed wami, przed nami wszystkimi oczywiście, operacja Garbarnia Kraków. To jest dobra okazja do tego, żeby zrewanżować się za mecz w Chojnicach. Niestety wtedy przegrany. Dokładnie, pamiętam ten mecz, grałem i gdzieś nie zapamiętałem tego meczu dobrze. Myślę, że tak indywidualnie też jeden ze słabszych meczy w tamtej rundzie, jaki się przydarzył. Natomiast no, dlatego no, podwójny bodziec, dlaczego chcemy wygrać. Raz, żeby się odgryźć właśnie za tamtą porażkę, a dwa, że no, ta wygrana przybliży nas do upragnionego celu.